Ciąg dalszy. Przygotowałem sobie narzędzia do rozlutowania, czyli plecionkę, kalafonię, lutownicę moją, czechosłowacką, ocysarz i cynę. Więc lecimy z tematem. Plan jest taki, odlutujemy sobie kondensatory, które są tu, a później spróbujemy się zabrać za dławik. Więc co? Zaczynamy. Poszedł pierwszy dymek. Więc spróbujemy najpierw w rozlutowaniu kądziorów. Jak to się mówi potocznie. I zobaczymy, co tutaj uda się zdziałać. No, ścieżka jest duża. Nie wiem, czy mi się to tak uda nagrzać. To się jeszcze nie robi takie plastyczne, jakie ja bym chciał. Więc jak na tej ścieżce mam problem zagrzać same kondensatory, to będzie problem z całą resztą. Widzicie? Lutownica trochę jest za słaba do tego. Normalnie cynę nie umie odciągnąć, a ja muszę się przez całą płytę przebić z odsysaczem. To musi być ekstra mocno nagrzane. Ale z racji, że to jest duża powierzchnia i ta lutownica nie jest jakimś tam potworem mocy, to nie wiem, czy mi się to uda. I tak patrzę, że niby część nóżki jest odlutowana, ale coś mi się wydaje, że chyba nie cała. Damy sobie trochę kalafonii, żeby mi całkowicie cyna nie zoksydowała, bo później będzie całkowicie kapa. No, ładowane jest. Coś tego nie widzę, pany. Pany i panie. Możliwe, że jakaś pani też chce zobaczyć, jak się dziabie z lutownicą, ale to tutaj się nie uda. Coś mi się tak głupio wydaje. Za mała moc grzania. Za duża powierzchnia. Dobra, przerwę i się przyjrzę poza kamerą, jak to wygląda i będziemy lecieć dalej. Dobrze, minęła dosłownie chwila. Miałem zrobić zdjęcie, nie zrobiłem, ale jeszcze będzie okazja na kolejnych. Teoretycznie wyssało, nie po całym obwodzie, ale wyssało, więc jak będziemy tym szarpać później, to powinno puścić, ale jak widać, to nie chce się za bardzo poddać tej lutownicy. Z racji po prostu ilości materiału, bo to jest wszystko na miedzi i ta miedź odbiera ciepło, tak jak się robi rurki miedziane, radiatory miedziane i tym podobne, tak samo tutaj te ścieżki też odprowadzają nam ciepło spod grota. I to robi nam problemy. Teraz, żeby to rozlutować. No ale trzeba to zrobić. Trzeba się dorwać do płyty od drugiej strony. A jednocześnie, jak rozlutujemy sobie wszystkie kondensatory, to będzie można pomierzyć ich pojemność. Choć te CT1, co ja tam mam, albo te 7. To ja tak temu wierzę, jak wierzę, ale będzie przynajmniej możliwość sprawdzenia, co tam ma za układ tolerancję pomiarową. Nie podoba mi się to, jak to się topi. Bardzo mi się to nie podoba. Z tej strony jest pełno cyny, którą nie umie odessać. Teraz się udało. Ale coś czuję, że głowiczka będzie do wymiany.
Gdzieś miałem nowe. Ale to daję jej wpalnik, bo zazwyczaj nie trzeba aż tak mocno grzać. Tylko, że tutaj mamy takie trochę mało fajne warunki do tego. Wybrałem sobie trochę więcej kalafonii i od razu ją rozdysponuję, że zamiast ją spalić w innym miejscu. Ona się później pali, jak się za długo ją grzeje. Dobra. Widać w ciągu część. Lekko opornie już chodzi. Stary patent. W sumie otwieram z tej strony. Patrzę, czy się nic nie zatkało i sobie ściągam. Wyczyściłem sobie prędzej, już coś tutaj nazbierało, ale jeszcze nie aż tyle, żeby się zatkało. Więc lecimy dalej. Znowu sobie troszeczkę wezmę kalafoni, żeby tutaj to nie zdupać. Spróbujemy tak. Nic to nie dało. Trzeba po staremu. Przydałaby się mocniejsza lutownica i to już nie raz o tym myślałem, ale jakoś sobie daję radę zazwyczaj, tylko że to trwa dużo, 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 dużo dłużej. O. Teraz się zapchała czymś. O. Więc sobie to ściągnę w tą stronę. Sposób na przetkanie. Po prostu wsadzam z tej strony. I troszeczkę przetykam. Się zaczyna kleić. Dobrze. Lecimy dalej. Mało co zostało. Więc musimy sobie dać coś, żeby to ciepło przekazywało dalej. Zobaczymy. No nie chcę za bardzo się to topić. Dużo leci dymu, ale bardziej się nagrzewa grot niż to, co tam mam pod grotem. I cyno nie znika. Więc będę męczył temat. Nie będę was zanudzał, więc jak tutaj będę miał ogarnięte te wszystkie tematy tu, to będziemy lecieć dalej, bo później zostaję z tym, a to będzie już taki naprawdę ból dupy. Więc nie zagaduję, lecę z tym wszystkim tu i tu, a jak będę tak daleko, albo to będzie szło lżej, albo szybciej, to zrobimy to dalej razem. No. Jak na razie pokazałem wszystkie sztuczki. Powoli godzina później i jakie są efekty? To wygląda jakby tutaj meteoryt. Jest takie fajne słowo w polskiej i łacinie. Bo tak to wygląda, ta lutownica, próbowałem ją wszystko, troszeczkę zmodziłem ją, wymieniłem ten zacisk, ten został stary, tutaj mam ten co był, nawet odsysacz ucierpił, bo tutaj jest taki pin zabezpieczający, musiałem wymienić, bo urwało go i zbierałem cały odsysacz na warsztacie. Zaczął się zabijać od kalafonii, teraz już działa ok, troszeczkę smaru silikonowego na uszczelnienia, musiałem wszystko wyczyścić. Jednym słowem, nie masz narzędzi, nawet nie podchodź do jakiegoś cięższego zadania. Próbowałem tutaj troszeczkę odessać, ale widać tylko, że rozprowadziłem tą cynę po prostu w inne miejsce, tak samo tutaj. No, muszę po prostu kupić lepszą lutownice, niestety, no. Zacząłem, teraz już jest za późno. Teraz mogą być termopady ruszone na elementach wykonawczych.
tutaj na tych MOSFETach, czy to będą diody, czy to będą tranzystory, tyrystory. O, przynajmniej pokażę teraz ten kondensator, fajnie widać. 560-160 V. I tu jest ten silikon, co przecinałem, a tam są te czerwone, to są te kable grube. Nic, potrwa to troszkę dłużej, muszę kupić lutownicę, nic z tym nie zrobię. Kolejny dzień prób. Tak jak mówiłem, muszę sobie dobrać nową lutownicę, wrzucę zdjęcie parametrów. Pisze 70 W, więc naciskamy i mamy przełączone na waty. I nam daje 75-74 W. Więc mamy mniej więcej też taki pobór, co pisze. Tylko że tu jest w voltoamperach, więc co 1 V 75 A. Zresztą, że to jest lutownica, bardzo prawdopodobne. I ja potrzebuję tutaj dużo więcej żarła, żeby się dorwać do tego. Tutaj widać, że mi się udało to odlutować, ale to był ból dupy do kwadratu. A nie chcę tego uszkodzić, ja chcę to rozlutować, żebym umiał to zlutować, bo na hama ja to dam radę odlutować, ale popalę ścieżki, przelotki, uszkodzę elementy, a tego ja nie chcę, ja to chcę naprawić, a nie rozwalić. Więc chwilowo przerwa, muszę zacząć szukać lutownicy, bo ta niestety nie daje rady. Zobaczymy się w ciągu może tygodnia. Muszę coś znaleźć, kupić, obyć się z tym i będę kontynuował. Bo na dworze słońce jak znalazł, a ja mam tutaj regulator, który nie pracuje. Jedna sekcja paneli, chociaż może spróbuję przekierować panele. Ale to już osobny temat. Na razie, cześć.